believe that this nation should commit itself. Самая империалистическая держава – это Соединенные Штаты Америки. W 1944 roku Sowieci rozpoczęli kolejną wielką wywózkę Polaków na wschód. Nasi rodacy trafili m.in. do obozów w Ostaszkowie, gdzie zaledwie kilka lat wcześniej przetrzymywani byli polscy jeńcy wojenni, zamordowani potem w więzieniu w Kalininie. Dzisiaj opowiem o tym, jak wyglądało życie w miejscach gehenny tysięcy Polaków. Za chwilę dowiecie się też, gdzie się konkretnie znajdowały. Zapraszam na najnowszy odcinek serii Po Wojnie oraz na stronę powojnie.sklep.pl, gdzie dostępne w sprzedaży są moje książki. To są nasze ziemie i Moskwa powinna o tym pamiętać. Taki był zamysł akcji Burza zorganizowanej przez Armię Krajową. Wraz z wkroczeniem na tereny Wileńszczyzny Sowietów, Armia Krajowa rozpoczęła realizację operacji Ostra Brama, zakładającej samodzielne przejęcie kontroli nad Wilnem przez oddziały AK. Polskie dowództwo nie przewidywało poważniejszych walk o miasto. W polskim sztabie panował jednak duży pośpiech. Sowieckie wojsko szybko zdobywało teren. W takich warunkach operacja nie mogła być dobrze przygotowana. 7 lipca Armia Czerwona rozpoczęła szturm, w którym zginęło około 100 tysięcy żołnierzy. W tym momencie stało się jasne, że Polacy nie przywitają Sowietów w roli gospodarzy miasta. 6 dni później Wilno zostało zdobyte. Z kolei 27 lipca dzięki pomocy AK Sowietom udało się opanować Lwów. Niemal natychmiast, zgodnie z rozkazami sowieckiego dowództwa, Polacy zaczęli być rozbrajani. W ciągu tygodnia czerwonoarmiści odebrali broń około 6 tysiącom żołnierzy Armii Krajowej. Równocześnie na terenach dawnej Polski dalej trwały walki. Polakom samodzielnie udało się wyzwolić m.in. Kock oraz Bełżec. Z pomocą Sowietów udało się im to w przypadku Zamościa, Lublina i Tomaszowa Lubelskiego. Jednocześnie mimo wspólnych walk nie było mowy o jakiejkolwiek współpracy w przyszłości. Zamiast tego rozpoczęły się masowe aresztowania. Do więzień wtrącani byli zarówno przedstawiciele polskiej kadry oficerskiej, jak i Polacy związani z cywilną konspiracją. Represje dotknęły też osoby neutralne politycznie. Do aresztów wtrącani byli lekarze, nauczyciele oraz duchowni. Na celowniku Sowietów znaleźli się ludzie, którzy w przyszłości mogą stanowić zagrożenie dla nowej, komunistycznej władzy. Do początku 1945 roku za kratami było już ponad 13 tysięcy Polaków, z czego ponad połowę stanowili żołnierze Armii Krajowej. Do niewoli dostali się m.in. żołnierze z terenu warszawskiego AK, którzy samodzielnie wyzwolili Radzymin i Mińsk Mazowiecki. W dodatku przedstawiciele Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, czyli organu całkowicie zależnego od Moskwy, podjęli decyzję, że za bezpieczeństwo i utrzymanie porządku na obszarze zajętym przez Armię Czerwoną odpowiadają Sowieci. 31 lipca Stalin wydał polecenie zlikwidowania i rozbrojenia struktur Armii Krajowej. Wysnuł przy tym absurdalny wniosek, iż w jej szeregach mogą się ukrywać niemieccy szpiedzy. Nasiliły się represje, rozpoczęły się łapanki przypominające czasy niemieckiej okupacji. Sowieci korzystali też z pomocy donosicieli. Nikt nie mógł się czuć bezpiecznie, dlatego coraz więcej osób decydowało się na ucieczkę do lasu. Za kraty trafiali też przypadkowi ludzie, zatrzymywani przez służby po przeprowadzeniu wyrywkowej kontroli dokumentów. Wielu żołnierzy AK było sądzonych przez sowieckie sądy wojskowe. Polacy słyszeli zarzuty m.in. uczestnictwa w nacjonalistycznej kontrrewolucyjnej organizacji. Polscy bohaterowie trafiali do obozów dla jeńców wojennych i internowanych. Szeregowcy oraz podoficerowie wywożeni byli m.in. do obozów w Ostaszkowie oraz Borowiczach. Kadra dowódcza, także pracownicy delegatury rządu wysyłani byli do obozu w Riazaniu. Natomiast osoby cywilne podejrzane o udział w konspiracji lokowane były w tzw. obozach filtracyjnych powstałych m.in. w Donbasie oraz Stalinogorsku. Kolejną grupę represjonowanych stanowiły osoby oskarżone o przestępstwa popełnione przeciwko sowieckiemu państwu. Karą za to
Miała być mordercza praca w łagrach. Część Polaków, szczególnie z Kresów Wschodnich, było też przymusowo wcielanych do oddziałów Armii Czerwonej. Natomiast Mazurzy, Kaszubi i Ślązacy zasilali bataliony robotnicze przeznaczone dla Niemców. Do końca lat 40. represje objęły około 100 tysięcy Polaków. Ale na zachodzie próżno było szukać głosów sprzeciwu wobec polityki Moskwy, mimo protestów ze strony polskiego rządu w Londynie. Uczestnicy operacji Ostra Brama trafili do obozu powstałego niecałe 30 km od Wilna w Miednikach Królewskich. Polacy byli nakłaniani do wstępowania do armii generała Zygmunta Berlinga, czyli struktur wojskowych zależnych od Kremla. Niewiele osób decydowało się jednak na taki krok. W dokumentach jest mowa o kilkudziesięciu polskich partyzantach. W związku z zaistniałą sytuacją, 4000 żołnierzy jeszcze w lipcu 1944 roku Sowieci wywieźli do Kaługi, czyli niecałe 200 km na południe od Moskwy. Uznani za obywateli Związku Radzieckiego utworzyli tam 361 Rezerwowy Pułk Piechoty 31 Rezerwowej Dywizji Piechoty Armii Czerwonej. Oczywiście oficerami byli wyłącznie Rosjanie. Oprócz musztr, szkoleń i wypełniania innych żołnierskich obowiązków, Polacy byli bez przerwy przesłuchiwani. Ci, którzy odmówili złożenia sowieckiej przysięgi wojskowej, jeszcze przed końcem roku zostali odesłani w rejon Korobowski do batalionów robotniczych. Zlecono im ciężkie prace przy wyrębie lasu. Mimo że obóz znajdował się pośrodku niczego, niektórzy decydowali się na ucieczkę. Ostatecznie jednak zbiec udało się tylko nielicznym. Pozostali, którzy zostali schwytani, słyszeli potem wyrok od 6 do 10 lat pobytu w obozie pracy oraz utratę praw obywatelskich. Tymczasem zwolnienia rozpoczęły się już w grudniu 1945 roku. Jeszcze tej samej zimy transport z 3000 żołnierzy dotarł do Białej Podlaskiej. Nigdy później z ZSRR nie powróciło jednorazowo tak wielu Polaków. Po wojnie część naszych rodaków zostało odesłanych również do Ostaszkowa. Do końca 1944 roku do obozu numer 41 trafiło prawie 3000 Polaków, aż 400 osób stanowiły kobiety i dzieci. Uwięzieni zostali przedstawiciele różnych grup społecznych, adwokaci, nauczyciele, wójtowie, kolejarze i leśnicy. Były to osoby w różnym wieku. Najstarszy więzień miał 86 lat, najmłodszy zaledwie 12. Sowieci nie mieli żadnej litości. Niektóre kobiety były w zaawansowanej ciąży. Tymczasem w obozie w Ostaszkowie brakowało pomocy medycznej. Nie było leków. I nie zmieniła tego nawet epidemia tyfusu plamistego, która wybuchła w obozie na początku 1945 roku. W starych, rozpadających się barakach było bardzo mało miejsca. Brakowało też żywności. Dopiero po 4 miesiącach osadzonym pozwolono się umyć. Wiele osób miało więc wszy. Najsłabsi więźniowie kierowani byli do lżejszych prac, w tym na przykład do zbierania ziemniaków. Mimo głodu o zabraniu części zbiorów dla siebie nie było mowy. Strażnicy przeprowadzali rewizję. Osoby w lepszej kondycji fizycznej, bez względu na pogodę, pracowały przy pogłębianiu rowów melioracyjnych, wyładowywaniu węgla, karczowaniu lasów i załadunku torfu. Oczywiście zarząd obozu nie przekazał im ani ubrań roboczych, ani odpowiednich butów. 1500 osób w kwietniu 1945 roku zostało odesłanych do kolejnego obozu, tym razem w obwodzie riazańskim. Reszta była stopniowo zwalniana do kraju po 1947 roku. W czasie wojny do obozu na przedmieściach Riazania trafiali zazwyczaj czerwonoarmiści, którzy wrócili z niewoli. Od czerwca 1944 roku zaczęli tam trafiać również jeńcy wojenni. Z czasem powstał tam też podobóz z przeznaczeniem dla 2,5 tysiąca Polaków. Już w sierpniu 1944 roku trafiło tam kilkuset żołnierzy AK z okolicy Lwowa, Wilna, Lublina, Białegostoku oraz Warszawy. Byli to m.in. dowódca 9. Podlaskiej Dywizji Piechoty AK Ludwik Bittner, pseudonim Halka, dowódca okręgu Wilno generał Aleksander Krzyżanowski, pseudonim Wilk i Władysław Cholewa, wojewoda lubelski. Obóz był propagandową wydmuszką. Warunki były tam lepsze niż w innych tego typu placówkach. Oficerowie nie musieli pracować.
Pozostali pomagali przy pracach polowych i budowlano-remontowych. Więźniom pozwalano uczestniczyć w praktykach religijnych. Mogli też działać w grupach artystycznych. Kadra dowódcza mogła liczyć na lepszej jakości chleba, a także większe porcje mięsa. Oczywiście równolegle trwały też przesłuchania. Osoby uznane za najbardziej niebezpieczne trafiały do aresztów śledczych. 4 osoby usłyszały karę śmierci. Choć już w styczniu 1946 roku zwolnionych zostało 845 polskich więźniów, to przez kolejnych 15 miesięcy nasi rodacy wypuszczani byli bardzo sporadycznie. Aby coś w tej kwestii zmienić, Polacy zorganizowali głodówkę. Przywódcami buntu byli generałowie Bittner oraz Świtalski, a także pułkownicy Mieczysław Tur i Tadeusz Kalwejt. Akcja zakończyła się dopiero po przyjeździe do obozu delegacji z Moskwy, która obiecała, że wkrótce rozpoczną się kolejne zwolnienia do Polski. Rosjanie kłamali. Buntownicy wkrótce zostali podzieleni na 4 grupy i rozesłani do różnych obozów. Siódmego grudnia 1944 roku w stronę obozu filtracyjnego w Stalinogorsku wyjechały pierwsze pociągi z Białegostoku. Wkrótce wywózki zaczęły być prowadzone również ze stacji w Sokołowie Podlaskim, Przemyślu oraz Wilnie. Polacy wysyłani byli też do Stalina, czyli w rejon Doniecka. Do początku 1945 roku uwięzionych zostało tam ponad 35 tysięcy osób. Przetrzymywani w tragicznych warunkach ludzie byli zapędzani do pracy w okolicznych kopalniach. Byli traktowani jak niewolnicy. W zakładach brakowało sprzętu, wiele zadań należało wykonywać więc ręcznie. Nikt nie dbał o bezpieczeństwo więźniów. Polacy poddawani byli też wielogodzinnym przesłuchaniom. W równie trudnej sytuacji znaleźli się nasi rodacy wywiezieni w okolice Permu, gdzie pracowali w tamtejszych kombinatach węglowych. Znaleźli się tam m.in. żołnierze AK z Białostocczyzny oraz Dęblina. Każdy więzień otrzymał jedno ubranie robocze. Praca pod ziemią była nie tylko ciężka, ale i niebezpieczna. Korytarze były słabo zabezpieczone. Stale zalegała w nich woda i choć były łaźnie, to więźniowie nie mieli ręczników. Mokrzy ludzie wracając do baraków często przeziębiali się i dostawali zapalenia płuc. Większość osadzonych tam Polaków wróciło do kraju przed końcem 1947 roku. Polacy trafiali też do obozu w Szaturze w obwodzie moskiewskim. Znajdowały się tam kopalnie torfu. Już w lutym 1945 roku dotarły tam pociągi z ludźmi wywiezionymi z Ciechanowa. W ciągu kolejnych miesięcy uwięzionych zostało tam ponad 1000 osób. Jeszcze więcej Polaków zostało wysłanych do obozów i kopalni węgla w obwodzie rostowskim, a także do Kołomna, gdzie więźniowie wykorzystywani byli do budowy gazociągu Saratów-Moskwa. Do ZSRR Sowieci wywieźli też co najmniej kilka tysięcy górników z rejonu Śląska. Często ich jedyną winą były posiadane umiejętności. W Związku Radzieckim po wojnie brakowało bowiem wykwalifikowanej kadry. Ślązacy wysyłani byli m.in. do Donbasu. Mnóstwo żołnierzy AK trafiło do obozu w okolicach Borowicz w obwodzie nowogrodzkim. Placówka podlegała głównemu zarządowi NKWD do spraw jeńców wojennych i internowanych. Łącznie na miejsce przewiezionych zostało prawie 5 tysięcy Polaków. W tym czasie w skład obozu jenieckiego numer 270 wchodziło 8 podobozów. Sowieci przetrzymywali tam też Niemców, Węgrów, Austriaków, Czechów, Holendrów oraz obywateli krajów bałtyckich. Część żołnierzy AK zostało skierowanych do obozu leśnego. Około 1000 Polaków trafiło do podobozu numer 2, czyli miejsca o wyjątkowo złej sławie. Polacy harowali przy wydobyciu węgla razem z Niemcami. Do dyspozycji mieli podstawowe narzędzia, takie jak kilof oraz łopaty. Praca odbywała się na 3 zmiany, każda po 8 godzin. Przetrwanie jednej kończyło się skrajnym wycieńczeniem. W szybach było potwornie zimno i mokro, przez co więźniowie często chorowali. Jednocześnie brakowało leków i lekarzy. W ciągu zaledwie 10 miesięcy zmarło prawie 500 naszych rodaków. Kto nie został skierowany do pracy pod ziemią, zajmował się budową dróg i linii kolejowej do kopalni. Zarząd obozu nie dbał o pracowników przymusowych. Więźniowie byli bez przerwy głodni. Brakowało ubrań i narzędzi.
Z tej gehenny pierwszym Polakom udało się wyrwać w styczniu 1946 roku. W ciągu następnych miesięcy zwolnionych do ojczyzny zostało kilka tysięcy osób. Takiego szczęścia nie miało jednak 800 Polaków, którzy, gdy jedni trafiali do pociągów na zachód, oni zostali odesłani do kolejnego obozu jenieckiego, tym razem pod Swierdłowskiem na Uralu. Aresztowani Polacy skazywani byli też na pobyt w poprawczych obozach pracy rozlokowanych na terenie całego Związku Radzieckiego. Większość z nich pochodziło z terenu Kresów Wschodnich, które zostały wcielone do ZSRR. Główną ich winą była działalność w konspiracji. Takie osoby były traktowane jak obywatele Związku Radzieckiego, a sowieckie sądy cywilne oraz trybunały wojskowe skazywały ich za zdradę ojczyzny oraz działalność kontrrewolucyjną, a nawet szpiegostwo. Wyroki sięgały 10 lat pozbawienia wolności. Skazańcy trafiali do obozów pracy w kopalniach węgla, rud żelaza i złota, na przykład w okolicach Murmańska, a także do obwodu archangelskiego. W łagrach brakowało w zasadzie wszystkiego, poczynając od jedzenia po odzież i narzędzia. Osadzeni nie mogli kontaktować się z rodziną. Niedożywieni i potwornie przemęczeni, permanentnie znajdowali się na skraju śmierci. Między 1947 a 1952 rokiem w obozach Gułagu mogło przebywać nawet 25 tysięcy Polaków. W lutym 1948 roku sowiecki rząd zdecydował o powołaniu sieci obozów specjalnych. Powstały one m.in. w rejonie Kołymy, Norylska, a także na dalekiej północy. Mieli tam trafiać skazani szpiedzy, dywersanci, terroryści, prawicowcy i więźniowie polityczni nadzwyczaj niebezpieczni dla sowieckiej władzy. W każdym z obozów mogło przebywać do 30 tysięcy osadzonych. Do obozów specjalnych wysyłani byli też żołnierze AK. Panował w nich bardzo surowy reżim. Więźniowie oddelegowywani byli do najcięższych prac fizycznych w kamieniołomach, kopalniach węgla, rudach miedzi, uranu, a także przy budowie linii kolejowych. W trakcie wykonywania poleceń nie mogli się ze sobą kontaktować. Zabronione były nawet gesty. Nikt nie mógł się nawet uśmiechnąć. W przeciwnym wypadku taką osobę czekał pobyt w karcerze. Karą nawet za niedosłyszenie polecenia było ciężkie pobicie. Wszystkim więźniom robione były zdjęcia. Archiwizowany był też odcisk palca. Tak zwani polityczni tracili tożsamość, stając się numerem. Zawsze musieli go mieć w widocznym miejscu, na przykład na ubraniu. Jeśli nie, trafiali do karceru. W barakach obozów specjalnych w oknach znajdowały się kraty. Aby ograniczyć możliwość ucieczki, strażnicy na noc zamykali wszystkie budynki mieszkalne. Często przeprowadzali też rewizje. Racje żywnościowe były na tragicznie niskim poziomie. Nie było ciepłej wody. Niewiele osób było w stanie zadbać o higienę. Więźniowie nie prali ubrań, szerzyły się choroby, a w tym zapalenie płuc, które niekiedy kończyło się śmiercią. W całym ZSRR tego piekła na ziemi doświadczało jeszcze w 1953 roku ponad 200 tysięcy ludzi. Z tego około 6 tysięcy pochodziło z Polski. Przez katorżniczą pracę stale w obozowych szpitalach przebywał co dziesiąty więzień. Obozy zaczęły być zamykane dopiero po śmierci Stalina. Polacy nie wracali wówczas jednak do swojej ojczyzny. Zamiast tego osiedlani byli w Związku Radzieckim. Do ojczyzny powróciła tylko garstka. Nowe polskie władze o powrocie swoich obywateli do kraju dyskutowały z Sowietami już w 1944 roku. Moskwa najczęściej jednak zbywała polskich komunistów. Temat nieco ruszył dopiero po podpisaniu między Polską a ZSRR w lipcu 1945 roku umowy repatriacyjnej. Jednocześnie dużo skuteczniejszy w kwestii powrotu Polaków do kraju okazał się rozkaz NKWD z kwietnia 1945 roku, zwalniający z odbywania kary najpierw Niemców, a potem i Polaków, którym nie udowodniono działalności szpiegowskiej. Pierwsze listy uwolnionych gotowe były już w czerwcu. Jesienią ponownie na wolności znalazło się 12 tysięcy osób. Zanim każda z nich opuściła obóz, wcześniej była jeszcze kilkakrotnie przesłuchiwana. Do kolejnego przełomu doszło po wyborach do Sejmu w 1947 roku, które dzięki fałszerstwom zdecydowanie wygrali komuniści. Tymczasem sytuacja gospodarcza Polski była bardzo trudna. Kraj potrzebował specjalistów i siły roboczej.
Zaledwie miesiąc po głosowaniu do Moskwy w tej sprawie wybrał się nowy premier Józef Cyrankiewicz. Stalin obiecał mu wtedy przyspieszyć repatriację Polaków z ZSRR. Zanim do tego doszło, musiało jednak minąć kilka kolejnych miesięcy. Sowiecki rząd podjął stosowną decyzję dopiero 26 lipca 1947 roku. I to tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i zakupu moich książek na stronie powojnie.sklep.pl. Do usłyszenia.